i tam oglądających. Zapraszam na kolejny odcinek Rynek Łomża, Aleja Legiona. Kolego, dla Ciebie zaraz specjalnie zapytamy się o kukurydzę całą. Dzień dobry. Cała kukurydza niemielona, w jakiej cenie? 35 zł za worek. A to pewnie 25 jest. Wszystko jak leci po 35. Aha, i pszenica i wszystko, tak? Aha, aha, wszystko jak leci po 35. Za worek 25. Aha. Czy to owiec, czy to inne jakieś to? Aha, aha. Okej, okay, dziękuję. A ja zapytam o cenę. Jaka cena? 35. 35. Ale nie, ja mówię, jak co dać? Nie, a za ile czasu to jajko zacznie jeść? Nie do ciebie. O pana w jakiej cenie kura? Tak, bez zmianek był. Bo te kurwy są takie, że nie wiem. Witam pana kamerzysta. Dobry. Dzień dobry. Ja się zawsze zastanawiałem. Zobacz na jego życie miłego. A ja się na tym zastanawiałem, kto to robi. Takie kurwy, cylka. Po 60 zł sztuka. W jakiej cenie te? 80. Jak dla pana to 79,99. A jaka cena tego króla? Ktoś pana? 120. To za bardzo nikt kurwa nie ten, na wysyłkę jak najbardziej. Już. Nie będziemy razem jeszcze. Czarniny nie będą. W jakiej cenie? Chyba, że klient zapłaci. Aha, to wtedy. W jakiej cenie? Po 200. Po 200. Za sztukę. Tak jest. A te indyki? 150. Katka 8. A do czarny? Indyczka, to jest 150. Kaczki francuskie po 6. Czekoladowe. Rzadko to się tak. Rzadko, ale ja mam. I można nabyć. Co? I można nabyć. A ten kogut? Kogut ile chce za koguta? I 10 takich. Ropusek. Co trzeba pani pić? A nic, tak patrzę. Jakiś liczny. Pani jak się umawia z tu, to albo pani odmówi, a nie pani komuś tylko zawraca, to się odzwania, a nie pani się umawia, czy pani umawia, ktoś czeka. Dobry. Jaczka, po 15. No to ale to proszę tak nie robić, bo ktoś czeka, swój czas marnuje i to nie ładnie. Nie pakuję.
Kawę sobie. Patrz, kurde, kurde, w jakiej cenie takie małe? Po 20. Po 20. A ten? 150. Co masz tu tutaj mało? Groźny. Groźny, tak. Tu się patrzy. I jaka cena takiego? 15. No, nie dobra. Dzięki. Ale jak wiesz, to wodzie, to ciągnie. A w jakiej cenie cała kukurydza? 3 dychy i ćwiartka. 3 dychy i ćwiartka, 25. Ale kukurydza. Kukurydza nasza musi być. Może być sama kukurydza nawet. Nie chcę iść? Nie. No? Dobry, czy już kurwa do kurwa. Dzień dobry panu. Jak tam ceny zbóż? Zdrowa. Zmienna. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jaka cena takiej sztuki? Na ile to drobione? Widzisz, taki spory. A młode? Po 25. Senior. Jaka cena takiej sztuki? 240. 240. Piękny, ładny sam. Nie widać, jest spory. Ile to czasu on może mieć? Ten przykładowo jest właśnie z 5. Nie cały rok. Ale na przykład Kiedy? Tu warsze kwiatkowe mają. Kurczę, jaką, no. Obok tej furtowni lotyliśmy, tak jest. To znowu się umówi, że u niego zawsze dochodzi. Ale wracają od razu. Przeciągają. Dobrze pamiętam, po 60 bociany. A te pocztowe? A to do wypuszczenia. Na razie. Do sprawdzenia. Może być na telewizji, jak najbardziej. Zależy, kto na czym będzie oglądał. Ale już na tym kanale otwartym dla dzieci. W jakiej cenie to panowie mają te jaśniaki? Różna jest cena. Różna. Różna. A tutaj taki jest. To taki to 80 zł. A bocian? O, bocian. Bocian stówka. Stówka. No. I to opodatkowane będzie wszystko? Będę musiał podatek odprowadzić? Nie. Nie. Tylko żonie. Nie. Tylko tak, tylko żonie. Zależy, czy pan chce tam obejrzeć na telewizorze, w telefonie, czy... Dobrze, bardzo mi miło. No to od pana już będzie zależało. Dobra, lecę. To zmazłeś już. Nie, bo tam już dzwoni pani żona. Ty, pewnie ci lunch szykowało i dzwoni, co? Nie, na rączu. To? Tak? To co to za intencja? Ja nic nie wiedziałeś. Ty, no to ci do sąsiadów na górę nie chodzi, bo rzadko kiedy.
przeżarne tak. Ale oglądał pan, wie pan jak to tam znaleźć? Chciałby pan to zobaczyć? A ja już, ja ślepy jestem, tu i tak nie zobaczę. Aha. I to już drugi swoje przyszedł, mnie zdjęcia robił. Takiego nie są najgorsze głębi. A może na tobie? Ja to jestem niefotogeniczny, dlaczego mnie tutaj... Wiesz, że na 11 w ogóle nie dojemy. O, pana. Tak. W jakiej cenie? 300. Za parę. Na pewno, lepiej niż nie ja. To już nie za sztukę, gdzie takie pieniądze. Tylko szaleli z nimi, ale... Dlatego pytam, czy za sztukę, czy za parę. Za sztukę muszą płacić. To cała para pewnie. Tak. A to tutaj? Dwie samiczki. Dwie samiczki. To pewnie... Po 200. Nie, po 100. Po 100? Za Co to ten biały jest? To nefel. Nefel. Proszę patrzę. Jaka to cena jego jest? Cena? Tak. Bo kurwa, 1000 zł. 1000. A te czarne? 600. Parę. 600. Parę. Krymeczki? 500. Za parę? Dwa. A tutaj to? Pawiki, pociągi. Pawiki. A w jakiej cenie pawiki? 40. Za sztuki. A buciany? Buciany 150 para. Para. A te żałobne? No to te tam 50-60 sztuk. A te łomżyńskie? Łomżyńskie, po stówie. Po stówie, za sztukę. Dziękuję. Panie, dobry. Dobry, dobry. Może tam samym. O, ty za zicze tu się płaci. Nie. Reklamy, niech idą w reklamę. Ale przeważnie to dla fotografa, tak? Się, no. Się płaci. Się płaci. Ty to tutaj odwrotnie. Co to za ptaszki? Wywrotki. Wywrotki. I jaka to cena ich? Po 5 dni za sztukę. A ten jeden to nie wywrotek. To brodawcza. To jaka no cena, jakaś różnica jest? Czy? Kocia cię zaprowadzę, to tu A ten szarik? Samczyk. Samczyk.
20. 20. Ja lutuję. To chyba będzie droższy towar. Trochę droższy. Trochę droższy. 200 samiczka. To nie wiem, żeby kurami podopatrzeć. No to zaraz pójdziemy. A to? Pawik? Pawik samica, 50. Dzięki. Dzień dobry. Co to te? Czerwone. Wołożański. Jaki? Wołożański. Wołożański. I jaka to cena tego? 100 samiców za 120 zł. Aha, w parze. A te czarne, to co to jest? Ije uzbeckie. I jaka cena? 300 zł para. Tak? Samczyk. I jaka jego cena? 8 dych. Dzielny też czarny, nie chcę. A ten? Czy samolot? Samolot. Jaka cena? Stuwa. Potem się to włody wychowają. A ta parka? Parka. Po 100 zł. Po 100 za sztukę? Tak. Nie wiem. Medyk już przybiegł na kupisko czarne. Pana? W jakiej cenie? Po 5 dych. Za sztukę. Na to się mieli ten szudus, blek, paskud. Kinie czużny, więc kartyny, blek. Prosuksy? W jakiej cenie za sztukę? A? W jakiej cenie za sztukę? Ile kosztuje? Tak, tak. Para 70. 70. To suwalskie. Moja, broń. Jakie? Suwalskie. Suwalskie. Krótkie zęby. Pocztowe zęby. Litowskie. Jakie? Litowskie. Litowskie. Litwa, Litwa. Litewskie pocztowe. Suwałki, no. Alitus. Thank you.
kupiłeś naczki? W jakiej cenie? Po 2 dychy. A bucian? Z 5. I para murzynów? Dwa samce. Dwa samce. Dwa samce. I dwie wrogie. I dwie. A murzyny w jakiej cenie? Po dychy. Po dychy. Dobra, po. Garłacze. Garłacze. 200 zł. Za parę całą. Tak, za całą parę. A tu są szyldy. Szyldy. 100 zł para. To te żółto-białe. Tak. Szyldy. Wiedeński biało-tarczowy. Nie, nie, to te białe. Może być wiedeński, może być szyldy, tak? Czy nie? Nie, jak to jest? Wiedeński biało-tarczowy. I to dziwna sprawa. Jak jest młody, jest w jednym kolorze, prawda? Tak. A później dostaje tych białych tarcz. Przebierza się. Aha. Co? Ja tygrysa mam. Ten, tak. Tutaj kury, koguty? Kury, koguty. W jakiej cenie koguty? Po 40. A króle? Króle po 150. Za sztukę? Za sztukę. Dwie samice. Było parę. Tutaj taki miks. Tak. Taka zbieranina. Berlinki są. Na białych ogonach berlinki. To, tak? Tak. Co nie najpierw? Ile takie berlinki? Berlinki 50 zł para. Czajki 100 zł para. No, to ja byłem 5 połów. A te białogłówki? A to od krakowiaki są. 50 zł. Parka. To jeszcze było, tu ludzi. Tu nie było, ale tam było. No to ja tutaj byłem. Budapeszty. Jasne, ściągowe. Jasne, ściągowe. Okej. Okay. Ile taka sztuka? 4 dychy sztuka. W jakiej cenie te białe pocztowe? Podychu. Chciałem powiedzieć po złotówce, kurde. A oni od razu podychu. Czyli cena do negocjacji. Tak jest, wszystkie to jeszcze tanie. No. Tutaj też. Tak, to wszystko fajne.
wszystko powiedzieć. Nie, tu połowa nie ma. No co kupy was umiają, a te co sam pomoc już nie ma. I jaka cena takich króli? A kto, kto ile da? Kto ile da? Kto ile da? Jest do cholewi. Tutaj? No ale jakaś cena taka... 120 sztuk. Wywoławcza. 120. A te po 60. O. Te po 60. Tak. Wszystkie, tak? Tak. Pewnie młodsze te. Tak. Internecie będą. Będą. Jak najbardziej. Tutaj też jest. Też pewnie 120. Tak, 120. Dziękuję. Nie rób zdjęcia, kurwa, bo to... Witam. Cześć. No ale Krzysiu, czy ty od razu ceny? Bo... Jak to? Tak, no właśnie, no i jak murzyni. Jakie to cenie to murzyni? Po dychu, kurwa, dawaj. Po dychu. O, widzisz, no. Alakuje to, by włożył. Ale ma to patrzeć ten aparat? W co, w tych murzynach? Mam się, kurwa. Kurwa, ja... A te żałobne? To para. Para. I jaka cena? 3 dychy. 3 dychy. No dawaj, bo tych pasuje ja dopiero. To nie, nie, ale cicho. No. Pana? Moje. Jaka cena takiej parki? 70 zł. A te tutaj? To? Tam z kopakami. A, zerwa nosi 120 zł. Może A tu winerki, tak? Tak. Jaka cena takich winerków? 3 dychy. Za parę czy za sztukę? Za parę. Co nabił? Teraz będzie zielone, to będzie to. Kurde, no ładne skutki. No to dobra, no. A nie, to jest pokrewnione. A mam skamże takiego prawnego białego. No to już pasuje. To pasuje i musi pasować. No to tam sobie wierzę, co będzie. Jaka cena takiej sztuki? 150 zł. Ile? 150. Kurde, dobra. Na razie. Co chcesz kupić? Zachęcić. A ty niżej? To nie ma sprawy, ale to trzeba było powyjmować. Weź to białe, jeszcze je przykrywaj. Przykryj ten kosz. Wszystkie można wystawić. One się nie zmieszczą tu. No, trochę mało mają, powierzchni za. A ta biała ile? To samo. To samo, wszystko po 150. Tak, jak leci. A może numer telefonu chce panu dostać? A co? Co pan będzie kupił? Dlaczego numer telefonu? Nie rozumiem, bo celowo wypadnie. Ludzie mi nie dzwonili mi tu w nocy. Różnie to może być, no. Mam nadzieję, że nie. Chyba, że jakaś kobieta, no to wtedy co kobieta innego. Kobieta to mogłaby zadzwonić. 662 101. Ty już pisze? To słychać będzie. 486. Zapraszamy do kontaktu, jeśli komuś się spodoba. Tak jest. Nie ma sprawy. Pana to też tutaj. Szwagier.
Jaka waga tego może być? 8. Widać, że nie wiem, czy dlatego, że biały, czy ale widać, że naprawdę duży jest. A cenę jego? 200. 200. Ile on czasu może mieć? 1,5 roku. Dziękuję. Dzień dobry. Przepraszam, jaka cena takiego? 40 zł. A tych? Ramki po 15. Słuchajcie, blok pociągnie do... Po 15. To jest na takiej zasadzie, że... Jeżeli czegoś za dużo, to ci zaszkodzi. Łukasz, chodź tu do mnie. Wezmę tej wory. Jabłk bierze. Dzień dobry. W jakiej to cenie taka parka? 300 zł. 300 zł. A ta, ta blowinderka? 150. 150. A za parę ile? 300. Zresztą bez głowy. A krymeczki? 200 zł sztuka. Jaka to cena za parę? Za tych 80, a za te 130. A za te 130. Za smolone, nie wziąłem. A te krymki? A to te krymki. To krymki to za koniec. Krymki 60 zł. Dziękuję. Dobra, to zobaczymy. W jakiej cenie, w jakiej kurczaki? Po 25. No. Cena do negocjacji. Do negocjacji. Tak. To niezwykłe patrzę, jakieś takie... No różne, czubaczki i sylki. Późno przyszedłem, tak. Pusta. Sporo ruch. No sporo. Tak. Sporo było. Tu się gdzieś trochę coś zagada, to się coś... Tak. No i schodzi. A czas ucieka, tak. Dobry. Idę dalej. Ale o taka... Jest troszkę taka mała, ale to w każdej chwili można wymienić, nie? No, drugą wziąć i... W jakiej cenie takie ptaszki u pana? 100 zł sztuk. 100 zł sztuk. Dzień dobry. W jakiej cenie do murzyny? Podej.
To samo, chodziła, a Budapeszty? Ale co najdziwniejsze? Przecież ona Ty tak przywodzę w domu? Czuję. To robisz ty, jak będziesz w domu, to jak byłem, czy nie? To zostawię ci ciebie ten bieg. Na podwórku tam też będzie, wiesz. Dobra, na razie, trzymaj się. Ja mówię, że to te kamienie policzyły, a inne tak. Ale tutaj to numer telefonu powinno być. Ojo, tutaj już pobrali, już pobrali. Już? Już pobrali numer telefonu, no. Aha. No mogę podać. Jak najbardziej. 507 522 390. No i będą, no, może ktoś... A w jakiej cenie tutaj te? Rozmaicie. I 100 zł para, i 50 zł para. A, zależy który. Tak, zależy. A ten tutaj, te czerwone te boki? Ta parka jest 50 zł parka. A, za tą parkę. Nie wiem. Tobie ich robi. No. A on nie widzi. Nie. Te żółte szaryki, w jakiej to cenie? 200. 200. Za parę. A te czarne to też szeryki? Zance. To nie tak. I jaka to cena? 40. Za sztukę? Czy za parę? Za parę. Dwa i pół. Dziękuję. Bogdan go wygnał. Pobili się obok. Ej, bo ja to wolę. Najlepszy mecenasie. Dobrze, wziął i pójdzie. Jakie cenie pocztowe? No i ile chcę? Kto jest? Po 15. Tak. Za 30. Tak się puszczę, tak zgadzałem. Cena taka, no, promocyjna. Tak, tak. Na wiosnę. Puszczę wykajemione. Hodowca będzie. Jako hodowca. Kto jej pasuje? Do żnięcia kupuje? Tu białe pocztowe. W jakiej cenie te białe pocztowe? Po 2 dychy. Za sztukę. Za nie tu. Niech tam kołarka postawi, a rękę tam stoi. Weźmy dać. Kołarka. No a te z czerwonymi bokami? O, 60 para. Co to jest? Znajdą tu. To musi mieć, nie? Za sztukę. To zwinie jajka nie śmieje. W jakiej cenie te winerki? Te winerki w jakiej cenie? Tak. Ceniczka 70 zł po 30. A ten z tymi czerwonymi bokami? Poczaty? Tak. 30. Żeby samieńca.
Takie kiłumie, tylko że rozkorzane to wszystko i kurwa, tego koka kupiłem tam kurwa, bo... A ja też nie wiadomo, na co go kupił. No, bo samica pusta rozparza mnie i tego, to tylko tyle, żeby... Ta... Wina równie chcą. Uliczkę sączy. Ile takie? A za 4 dychy. Nie. A te żółte? Tak? 150 parę godzin. Będę żółte ładne. A w jakiej cenie ta sylka? 200 zł parka. 200 zł parka. Kurczę. Co trzeba? Sylniczka? Były 3 samiczki. I zabrali. To bez znaczenia, czy by brał koguta, czy kurkę, to i tak będzie stuwa. Nie. Tylko parami. Tylko w parach. Tak. Aha. Mama nas marzy, jajek na ciekawe. Nie, nie rozwiją. Alek, dawaj! Ona robi z góra mąkę. Nie, jajka. W domu. Ja piję, pierdolę z domu. I taki wódle, bo w punkcie jedzie. Ale to jeszcze... No wiesz, pobiję, pobiję tam do tego. Ale to trzeba, wiesz co, jeszcze... No, ale to jeszcze trzeba, że wiesz co, pianek. Pozdrawiam oglądających ze Stanów, Niemiec, Islandii, Belgii. Andrzej się nazywa. Andrzej! Dobry. Dobry. W jakiej cenie te nerwki? 50 było. Za parę? Tak. A te widynki? No tak 70-80. Za parę. Tak. A to było. A nie, pan mnie tu nie. No i pasuje. Dzisiejszy, kurczę. A w jakiej cenie? Po 15. Po 15. Ja to jest zajebiste. Ja to jest zajebiste. Tylko to, żebyś chciał, że niego z tych filmików pojedzie mi dalej. To gdzie tak to ma zamiary? A te nerwki? 150. Za całą parę. A to jasne. Po 5 dni. Ja wiem, jak to
W jakiej cenie bociany? W jakiej cenie bociany? Po 50 chyba. Za sztukę. Tak. A te jaśniaczki? Też. A, dobra. Dobra. No. Cześć, Józef. O, witam. Jak tam zwiatko? Zobacz. Weźmy na kamerę, tylko nie z piwem, no. Gąbek ładny. Nabyty czy do sprzedania? No, nie, nabyty to jest. No. I jaka cena jego? Co? Stuwa. Stuwa? Za niego, no. Za ten gąb? Stuwa. Za ładny gąbek. A co za mały? Ale dzisiaj patrzę luźno. Trochę ubyło. Trochę ubyło. W jakiej cenie takie pocztowe? Po 10 zł. A te tutaj? Te tu pewnie droższe będą. 100 za parę. W jakiej cenie te boki? 5 dyszek parka. O tego zależy. Zależy od sztuki. Tak. Numer telefonu można? Co pan z tego numeru? Pan dzwonił, żeby co? Dla mnie... nie, dla widzów. A, nie. Nie? Nie, a, bo to nagrywa pan na ten. Aha. Nie. A pocztowe w jakiej cenie? Po 10 zł. Po 10 zł. Teraz, że nie. A jaka cena tych? No to tutaj jest tyś, to gdzieś tam 300 para, 400 para. Aha, to 400 para. Akurat niekoniecznie ten najładniejszy się trafił. I jaka cena taka ptaka? Tam 100 zł. A króliczki? 25. 25. No, bo już takie brudne akurat. A te kury, co to za kury są? Sultan. Sultan. I jaka ta cena? Kurka 150 zł. A, kurka 150 zł. Jak dobrze pamiętam, to pewnie po 40.
I jak dobrze pamiętam, to pewnie po 40 było. A to na dole taka szara? 80. 80. Pozdrawiam oglądających, zapraszam do subskrypcji, komentowania i zostawienia łapki w górę. Co tam? I jaka cena takiego? 6 dych. 6 dych. No i jakie to długości? To pewnie z... Półtora. Półtora metra. Półtora metra. A te krótsze? No to... To zależy. Później tak, po 55, 50. A.